Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Spellcaster University. I tak, kontynuujemy tam, gdzie zakończyliśmy odcinek poprzedni, mijamy się z nią. I zobaczymy, czy tak dalej się to będzie działo. Poza tym, że możemy wkurzać inkwizycję, nie, no chodź do Izby Chorych. No i dobra. Stoimy na 1/4, może 1/3 naszej przygody w tym miejscu, więc raczej go nie zakończymy w tym epizodzie. Wow, sukces. Do tej pory chyba wszystkie nasze spotkania były dwuepizodowe, ale mniejsza. Jak widzicie, nasza szkoła tutaj nadal stoi pięknie, z milionem świnek morskich i innych rzeczy. I tak, idziemy do orków w ten sposób i... No, na moment orkowie nas polubią. A póki co tak. Cela albo krypta. Krypta jest nekromancji, tutaj mamy 1 nekromancji, 3 zabójstwo. O, fajne by było, ale nie mamy zabójstwa. Krypta pomogłaby nam trochę z tym, ale nie... Musimy mieć cele. Dwie nawet, które będą gotowe do usuwania negatywnych skutków, więc tak... Teraz wstaję na plemienne łóżko, coś... Jak najwięcej łóżek, jak najlepszych musimy mieć. Bo niestety ilość studentów, czy uczniów, nie wiem co mamy z tymi studentami względem tego, ile mamy innych opcji, to niestety jest aż przytłaczająco dobra dziecko natury. Nie jesteś najlepszy, nie uwzględniony, ale i tak zapraszamy do skrybów. Alergia na pyłki, jakieś inne rzeczy, no plus też rzemieślnikiem. Ratuje cię to, że masz adept alchemii z rzemieślnikiem. Też są drogą będziemy musieli coraz więcej ludzi do kultystów zachęcać. I tak, z tej sytuacji krypta. Lepszam kryptę. Mogłbym niby to brać, chociaż czy to jest aż takie potrzebne? Na razie bym powiedział, że nie. Wiecie co, my przejmujmy. No i niech idą. Niech idą. W sumie jak tak patrzę, mamy dużo bardzo magii cienia. Może uda się nawet wytworzyć arcymagów? Albo co, jeszcze raz do orków. Niestety nie mamy znowu, smutek. Mamy wszystko oprócz... nie no, złota trochę brakuje i świętej magii. Ale przypominamy się i lada moment będzie ok. Teraz co my mamy? Tu nas nie interesuje. Tak, wybieram to szczerze tylko po to, żeby mieć tą magię. Nawet nie wiem, czy będę ciągnął kartę, ale no. Inkwizycję możemy zająć się kanałami. Dołówka póki dla uszy. Dobra, biorę kanały. Czemu nie? Orkowie... mówią, że już się udało. Oczywiście, zapłacimy od razu. Wybiorę to, bo czemu nie? I teraz grzeczność, pracowitość... Nierozgarnięty. A możesz iść tutaj. Zdolny wbrew światła. No idziesz w takim razie do kultystów. I tak nie mam niczego od światła. Jeśli chodzi o resztę rzeczy, to... Stawię w końcu coś takiego pięknego. Niech nawet będzie tu. Żeby miało to większe znaczenie. Obserwatorium nie. Ale krewetka za to tak. Teraz tutaj szklarnia. Oczywiście, że wzmocnię szklarnię, bo czym by nie? Żadna z tych opcji na razie nie jest aż taka kosząca, ale no, będzie wzmocniona i zaryzykujmy. Postawię. Postawię po prostu, bo lepiej mieć cokolwiek niż nie mieć nic. No i dobra. W takiej sytuacji zgodnie z obietnicami mam kanały. I możemy nawet tam pójść od razu. Kogokolwiek, kto potrafi dobrze walczyć, bo to jest też takie dobre pytanie. Czy niestety, ale po wykonaniu akcji daje drugiemu przyjąć w tej samej linii 50% szans na natychmiastową aktywację. Oj, za mało. Za mało tu bije, nie mamy jeszcze dobrych na to. Się mamy z ekspertów od tutaj tego. Co dało nam na fajne bonusy, ale co nam w takich bonusach, skoro... O. O. Jest to idealne, ale... Próbujmy w sumie. Czy możemy pójść troszeczkę potem zrezygnować. Dobra.
rozpoczniemy przygodę w takim wypadku. I naprzód. Tego niestety nie umiemy. Nie możemy. Zatrzymajmy się. Zatrzymujmy. A przeszedłem przez nas wiedza. Oczywiście, że tak. I teraz autor z tego mi doprowadzić. Dobra, doprowadził cię do strasznej świątyni. Oznaczmy na miejsce na mapie. Wyślijmy gildię. 50 do gildii, 5 prestiżu. Przeszukajmy jedynie pas naturalny. Skupmy się na likwiarzu. Albo przeszukajmy biblioteczkę. Kurczę, to jest ciężki wybór. Czy jakby tu zacząć? Biblioteczka, pas naturalny. Biblioteczka. Naprzód. W takim wypadku sprawdźmy, czy na tych regułach są jakieś interesujące książki do przyrządy, wielka skrzynia. Inna komnata. Wchodzisz do bogato zbudowanej komnaty z hebanowym biurkiem otoczonym wysokimi regułami. Na ścianie wiszą portrety, przed nimi na postamentach ułożone intrygujące przyrządy mechaniczne. Skrzynia. I teraz tak, tutaj mamy księgę czarów, tajemne plany. Pryzmat krytyczności. A co, coś tam? Skrzynia pancerna? Wezmę to, szczerze. Tylko zbierasz się do zapędzania, słyszysz gromki głos. Widzę, że mamy gościa, to się i w drzwiach... I widzisz w drzwiach Liszarsk... kilku kultystów. Tak, pan zobaczył czegoś z tego pokoju. No, niestety nie mogę, ale to byłoby ciekawe. Szybko do wyjścia, z chęcią zostaniemy tutaj. Dużo jeszcze nie skończyliśmy penetrować. Osem alter szybko do wyjścia, nie ryzykujmy. Więc w ten sposób rozpocznij walkę. Okej, nie jest to może najlepsze, ale daliśmy radę, więc naprzód jeszcze możemy. Cofnijmy się i znajdźmy inną drogę. Nie możemy nic więcej, niestety. Naprzód. Czegoś to pobliskie wygląda, nie wiedzieć, że chociaż. Niestety, naprzód. Kosmicka wewniczka, kończąca się z nich cenie ogromnym mieczem. Mówisz, że była dotyczącą architekturę, aby dowiedzieć czegoś więcej o budownictwie. Zapewnijmy odchronię. Okej. Zakręcie gotowości będzie to może ciężkie, ale spróbujmy, ile możemy. Okej, te pakty krwi szybko się aktywują, co ciekawe. Oj. Zaczyna się niebezpiecznie. Nawet bardzo. Kurczę, czemu tego nie zauważyłem wcześniej, że mam coś takiego pięknego? Noż! Uciekać byśmy co możemy. Jest zbyt niebezpieczny. Niestety, straciłem dwóch uczniów, to takich dosyć... Kurczę, nie, byłem zbyt chciwy. I to przyznaję. Zbyt chciwy, straciłem dwóch bardzo dobrych studentów, jeśli nie było. Smutne to naprawdę. Dobra. Nie przejmujmy się tym jednak jakoś wielce. Może jeszcze uda się odratować sytuację, więc zostaliśmy naprawdę jednego z najwybitniejszych pewnie jakich mieliśmy. A nie, nie. Ulepszym, czemu by nie. Dobra. Przyspieszamy. I po prostu, że potraciliśmy mnóstwo, ale jakoś to będzie jeszcze. A póki za pokój czasu. O, i zdecydowanie tu. Ewentualnie tu też można było, ale to już bez różnicy. I graduację mamy gula, rzemieślnika,
I tyle. Znacznie mało osób graduje. Patrząc na to, ile mamy jeszcze wymogów, to nie jest dobrze. Jednak nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. Cela więzienna. Czemu by nie? Ulepszymy jeszcze bardziej te cele. Możemy od razu zrobić to, żeby ewentualnie byli i praworządni. To niby się trochę kłóci z niektórymi ideami, ale mniejsza. I właśnie jeszcze powiedzmy... jak to się nazywało? I praworządni, i jak to się nazywało, i dobrze. Okej, czy to jest potrzebne, to my pomożemy sporządzić. Pomożemy sporządzić, niech król nas lubi. Okej, portal zamknięty na szczęście. Teraz czy ktokolwiek kto ma priorytety magii, tamtej nie. I to przesilenie zimowe. W sumie żadna z tych opcji nie jest jakaś taka super, ale weźmy to. Może dostaniemy cokolwiek jeszcze tutaj do tego. Nie jest to może idealnie to, co bym chciał, ale niech będzie. Utrudniłem sobie mocno życie, ale niech będzie. W ogóle w sumie, jeśli jesteście sobie tacy nieszczególni, to zapraszam was na magię światła. Przynajmniej będziemy mogli się nim poszczycić jakkolwiek. O i tak, skrypty runiczne, żeby ulepszyć runy, zdecydowanie. To jest jeszcze ważna sprawa, czy mam to dostosowane. Tak. To już też przy okazji możemy spróbować przejść na darmówki. I dobra. Raczej nie zbankrutujemy już od tego. A magiczny kapelusz. To oczywiście, że tutaj. Niech wszyscy, którzy tu zajrzą, się ulepszają. A, super, jeszcze dwa pożary. Można było się spodziewać. No niestety jednak sprawdzimy. Jeszcze ulepszymy, co nam szkodzi. Nie jest to może idealne, ale tak pan zła nas polubi. Teraz schągię w klanu. Warto byłoby to mieć. Więc jeszcze gdzieś powiedzmy powiesimy więcej chorągwi orkijskich, orkowskich, orkowych, jak zwał tak zwał. Byleby tylko właśnie to było załatwione i czas razy 3 ponownie, czekając na nadejście czegoś. W sumie, może warto byłoby też zacząć odwiedzać kupców, znowu szukając łóżek? To był dobry pomysł. Jednak zanim coś więcej, to ulepszamy kolejną celę więzienną. Co się tutaj dzieje? Śmierć jest nieuleczalna, jest jak nawet, tylko nie rzucę się jednego typem. Proszę, żyję, ale czekam, że jest nieco inny niż kiedyś. O, która z tych opcji jest lepsza? No i to byłoby najlepsze. Powiedzmy, że... Co jest lepsze w sumie? Pan zła czy wampiry? Powiedzmy, że wezmę wampiry. Wręcz światła, czyli idziesz tutaj. Bo na razie tam będziemy rzucać też właśnie wybrańców światła najlepiej. Skoś na dziecko natury tutaj. Nierozgarnięty, nie masz niczego szczególnego też tutaj. Znawca cieni, ale głupi. Uj, to będzie ciężko skontrować. Idziesz tutaj. Też tu. Dobra, jakoś to będzie. Pokój woźnego. No zawsze jakaś szansa na mikstury będzie z tego teraz. Pracownia mikstur ulepszmy, czemu nie? O, nawet już pierwszy składnik się pojawił. Przyspieszamy. Co ciekawe, magia cienia. Kto by się spodziewał? Najszybciej mi idzie. Głównie dlatego, że tak ci też się tego uczą. A, też się tego uczą. Ale tak, ci mają priorytety w magii cienia. Głównie dlatego, że właśnie nie muszą nam wyrobić normę na tego, jak to się nazywa. Na gule.
jest coś tutaj takiego szczególnie dobrego? No nie sądzę, by to było aż takie istotne. Powiedzmy drugi woźny. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Tak. I dobra. Świnka, to zobaczmy co mamy. 14 spędów zła. Nie najszybciej, czyli minus 25. Nie najgorzej. Tak, idziemy do króla. Udanych łowów. Dobrze. To jest 15, super. I w sumie coś jeszcze chciałem takiego istotnego, bo coś tak kojarzę, ale nie jestem pewien. Okno na inny świat. Czy jest jakieś dobre miejsce, gdzie można by było je wstawić? Powiedzmy, że tak. Trzeba już naprawdę coraz bardziej myśleć o tym. Nie, żeby prowadzić relacje, a żeby ich uczyć jak największej ilości magii. Okej, tracimy trochę zmęczenia. Powiedzmy, że tu dużo osób chyba się może zmieścić. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo pewien nie jestem. I teraz tak. Fajne, ale nie. Zaklinanie ulepszamy w takim wypadku. No i dobra. Przyspieszamy jeszcze bardziej. Coraz więcej będzie wychodzić, no ale niestety nie mamy żadnych łóżek sposobowych, więc tak to będzie momentami. Bębny kolejne. Niech będzie tu, bo tu też dużo osób może przychodzić. I teraz to. Gul. Ale no możesz dużo lepsze. Chcesz to, niech ci będzie. Możesz coś lepsze. No jest lepsze. Gul. Bez przesady. No i to jest ciekawe. Dobra. Problemy podczas wyprawy. Noga w porządku, to się też, ale nie jesteś boskim, jestem weterynarzem. Dobra, nie jestem już najlepszy, ale... Bierzemy, no i patrzcie, ile ich idzie, to jest najgorsze. Byłyby lepsze wyniki, gdyby nie to, że to nie mają gdzie spać. Teraz proszę wstaw się. Dobra, świnka do króla. Do króla. Trzymy udanych łowów. Super. I w sumie najgorzej jest tym, że nie mam magii tajemnej jakoś dobrze rozwiniętej. Odwaga, klaustrofobik, noc. Tragarz. Dziecko natury zdolny. Zobaczmy tutaj. Genialna sierota, alergia na pyłki. Możesz iść tu. Dobra. I w sumie, jak tak myślę, chyba niedługo będzie pora już zrezygnować raz na zawsze z tego, żeby magia cię nie była uczona w tych dwóch dziedzinach. No. Będziemy musieli też za to gdzieś wymyślić miejsce na to, żeby móc dobrze generować, a jak to się nazywa, magię. Tajemno, bo z tym naprawdę będą problemy. Ale tak, co by było, nie było, wydaje mi się, że damy radę. Pięta magia, czy jest coś wspaniałego? Nie, ale ulepszymy to. Pan zło coś chce. Układ planet. Witaj, z pewnością wiesz, że wkrótce dojdzie do koniunkcji planet, czy twoja szkoła jest gotowa na nadejściem roku? Nie, ale wiem, że to nieprawda. Mamy obserwatorium astronomiczne. Minus 3, raz jest pan zła, minus 5. Jesteśmy gotowi, przynajmniej układ. Nie, chyba to wybiorę. No, Mercedes, weźmiemy co? Jest to ryzykowne, bo 7 nieumarłych, ale... Okej, okay, nauczyciel, najlepiej. Ta filna nauczyciela, jak widziała, jak można było zauważyć, ostatnio są nieśmiertelni, więc jej. A, idziesz tu. O, ty pójdziesz. W sumie tu mamy mało nekromantów, a też przydałoby się ich jak najwięcej. Co, tyle? Wow, pozbyliśmy się ich strasznie szybko. Nic z tego nie jest jakieś szczególnie dobre, więc... Wezmę to, bo czemu by nie. Lepsze to niż nic. Mam nadzieję, że potrafię przechodzić między piętrami. Jeśli tak, to super. Jeśli spotka nauczyciel, to będzie nam pomagał.
Jeśli nikogo nie spotka, to też nie będziemy na tym cierpieć. Tak, nasz smok może wystąpić. Mamy mało prestiżu. Nawet nie wiedziałem, że mam... A nie, mamy smoka, tak, faktycznie czarny smok gdzieś tam jest, więc... Tak. Już zgarnięcie, ale odważny to tutaj. Alchemia, zwykły tutaj, zdolny. Imion innych, zapraszamy na kultystę i tak, bo przydałoby się. I teraz zobaczmy może, ilu ich mamy, jako tak rozwiniętych. Wow, to jest piękne. Dobry wynik też, bardzo. Okej, chyba nie musimy im dawać już specjalizacji na magię cienia. Wydaje mi się, że zaliczymy wszystko na spokojnie. Więc wy będziecie mieć naturalną jako specjalizację, okej. Wy będziecie mieć tajemną i alchemiczną. Powiedzmy, że wy tajemną też możecie mieć. Nie musicie. Dobra, powiedzmy, że za to po prostu... Nie będziecie chodzić na światło. Nie, możecie na światło. Nie chodźcie po prostu na alchemię najlepiej. I w sumie możemy każdemu wyłączyć jakąś jedną, oni mają naturalną. Światło też im wyłączymy w sumie, jak tak myślę. Nie potrzebujemy mieszać tego aż tak bardzo. Wy możecie chodzić wszędzie, ale macie priorytet na światło. Dosłownie jesteście takimi zapchajdziurami. O, wy możecie na to i też nie chodźcie na światło w sumie. Dobra, tak zostawmy w takim wypadku te domy. I zobaczmy, jak to wyjdzie. A póki co pozostało nam tylko jedno, czyli czekać na moment, w którym będziemy mieć już potwierdzenie, że udało się zaliczyć wszystkich tych guli. No to było najlepsze naprawdę, co można spotkać. Skończmy z tym razem zawsze. Przestań rodzić, wracaj do pracy. Okej. I do króla! Hurra! Rzeczy udanych łodów, czy możemy dołączyć? Rzeczy udanych łowów. Nie ma co aż tak się przejmować tym, żeby dołączyć. Nie potrzebujemy trofeum. Myślę, że jego bonus nie jest jakiś szczególnie dobry. Ale tak, czarny smok, arena zabójców, maska. Jest to może najlepsza decyzja, ale mimo wszystko postawimy mackę. I teraz tak, ghoul, mistrz eliksirów, niech będzie, ghoul, bibliotekarz, no chyba najlepsze co mogą się trafić i 5 jeszcze. Mam w sumie tutaj uczniów, okej, ten nic nie umie. Okej, nic nie umie. O, w sumie nie wiem, czy uda nam się w takim wypadku ogarnąć wszystkich gór, jeśli wyłączymy specjalizację z cienia. Dołączmy lepiej z powrotem, tak będzie bezpieczniej. I to jest tak, magia tajemna, sumienność. Tajemna, sumienność. Ma niestety klaustrofobię. Ale powiedzmy, że i tak idziesz tutaj. Przez to, żeby być tajemną. Też idziesz tutaj. W końcu to są dwa priorytety. I dobra, znowu świnki. Idziemy do króla. Są konieczne, pomożemy sporządzić. W sumie to byłoby najlepsze, ale to też może być. Dobra, przyspieszamy. W sumie... Nadal nie wiem, jak zdobyć więcej terytoriów. Nowy dom magii... weźmy to. W sumie nie potrzebujemy więcej domów i teraz tak... W sumie zacznę może już brać tylko tych, którzy na pewno mają jakieś takie dobre elementy dla nas. Już, jeśli nie rozgarnięty, nie będziemy miał żadnych szczególnych elementów, to też będę odpuszczał. Głupich już może nawet nie będę przyjmował pod żadnym pozorem. Musimy naprawdę ograniczyć ilość uczniów. No w sumie nie mamy ich aż tak dużo. No w sumie to. Nadal mamy za dużo względem łóżek dostępnych. Z tym się zgodzę, no ale nie jest aż tak strasznie źle. Okej, mikstury wzmacniamy. Tak. Tak, znowu do króla.
Dobrze, mam usunąć trochę pana zła. Czemu by nie? Możemy go już spowalniać w sumie. Pokój woźnego. Istotę z głębin. Pokój woźnego. Tak, ulepszymy woźnych. Czemu by nie? Niech się cieszą. Dobrze. Tutaj też zobaczmy. Elementalizm. Niech się uczymy jak najszybciej. W tym przypadku. O, łóżko. Nieważne co to jest, ważne, że łóżko. A każdy lepszy nie łóżka są potrzebne. Dobra, zwykły, pracowity sierota, klaustrofobia. Pójdziesz tutaj. Bądź światła, zwykły. Dużo tego, ale idziesz tutaj. Pracowity, genialny. Zapraszam tutaj. Niestety trafiamy samych takich ogarniętych. Ale dobra, mniejsza, administracyjna podziemia. Oczywiście sfinansujemy. Nie miałem dwóch bibliotekarzy? Dziwne, ale okej, sfinansujemy. Pewnie wiadomo, jak to się skończy niestety, ale... Ale tak, i tak można spróbować. Dobra, szklarnia jeszcze bardziej. Ładna ta szklarnia. Przy okazji już jakieś składniki są, więc super. Odwaga, pracowitość, alergia, skorpiaki, zwykły. Powiedzmy, że na razie spasuje. Genialny. Idziesz tutaj. Teraz czy mam to ustawione? Mam, okej. Nie, tego nie potrzebujemy. Przy okazji na przyszłość jeszcze to będziemy musieli chyba wybierać. Charakter. Tutaj możemy im podbić, a tutaj w sumie... Brak. Już jesteśmy na tym etapie, gdzie w sumie nie będziemy ich dużo przyjmować, więc finansów z tego i tak nie będziemy mieć żadnych. I tak tutaj zdecydowanie przydałoby się to wziąć, tylko... Zamiast czego? W sumie zamiast tego niech będzie. Może staną się inteligentniejsi, przynajmniej jakimś magicznym trafem. Okej, świnka. Do orków teraz ze świnką. Orkowie nas będą nie lubić, ale przynajmniej jeszcze odepchniemy pana zła, nie bardziej jak można. Dobra, magia tajemna, super, super, super. Magia czasu. Oj, tak, to byłoby fajne, ale nie, Belweder ulepszajmy. Albo mamy miejsce na kolejny, to w starym kolejny. Niech studenci tam chodzą, po prostu siadają. I tak wiem, że uczniowie nie studenci, ale... Niestety tego się nie poprawi. Dobra. Mam najlepszą rzecz. Gul. Wiejski mag. Ej, nie przesadzaj. To już myślę, nie może być. Możesz lepiej, zdecydowanie. Kamieniarz. Czarnoksiężnik chaosu. Co daje? Demonologia, magia portali i zniszczalność ambicja. O, dzięki, poszerzni. Dla mnie budowniczości. Okej, to jest jakieś coś rzadkie, więc akceptujemy. I... Dobra. Teraz tutaj zdolny, alchemia, światło. Więc zapraszam tu. Głupi, do widzenia. Genialne, magia tajemnia, tutaj. Dziecko natury, tutaj. Zdolny, tchórz taki, ale i tak zapraszamy. Zwykli, do widzenia. Zwykli, do widzenia. Głupi, do widzenia. Jak mówiłem, teraz musimy już mocniejsze selekcje robić, bo pomału zbliżamy się do drugiej połówki gry. Czy jesteśmy już na drugiej połówce w sumie. Więc różnie może być po prostu dalej z tym, jeśli nie będę robił selekcji. Jak widać, nie dostajemy za dużo rzeczy. Większość wychodzi, żeby się pewnie wyspać czy coś. Więc tak, i co my tu mamy? O, nie ma co dziękować, a to dopiero początek. Ulepszymy. Nie będziemy stawiać kolejnego. Jest to może ideal, ale postawimy to tutaj, niech sobie będzie. To jest tak pokój prawdy. Możemy to jakoś umieścić, więc... Nie jest to najlepsze. Trafiliśmy na pewno na kiepskich, mogę przyznać, tych nauczycieli. Ale niech już będą, co są. Przynajmniej nie będziemy się przejmować. Niestety jesteś głupi, więc przykro mi, nie. Zdolny alchemik, okej.
dolne światła. Możesz pójść tu. Możesz pójść tu. Dobra. Nie rozgarnięty, więc przykro. Nie, nie. Zdolny. Idziesz tutaj. Nie. 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 Okej. Okej. Bo moich uczniów jest niebezpiecznie duża. I tak nie żartuję. Naprawdę niebezpiecznie dużo się zaczyna robić. Mimo tego, że nadal. No. Staram się jak najmniej ich akceptować, jeśli już nie spełniamy jakichś takich rygorystycznych wymogów. Alkohol, co dostajemy? Może się przyda. Jest tak, czaszka, sęp, ważne. Dobra, masz woźny, ciesz się swoim praniem nowym. Okej, okay, orkowie jeszcze nas w miarę lubią, ale idziemy do króla. Spowalniamy dziada, czemu by nie? I dobra, dobra. Ciągniemy tutaj, pokój czasu. No bo nie, ulepszamy. To byłoby najlepsze, co można zrobić w sumie. Okej. Okay. W sumie darmowy pokój czasu też byłoby super, ale... Chociaż tak nie musimy przejmować. I teraz dobra. Tu możemy też coś wstawić w sumie? Tak, bo oczywiście tutaj sami mogą siedzieć bez uczestnictwa nauczycieli, więc... Może tak będzie lepiej, okej. Okay. Nie rozgarnię się, więc przykro mi. Magia tajemna, tak. Tak, tak. Nope. Na 2 lata to możesz być. Nie. 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 Jeszcze archiwum. Okej, okay. Przynoszę wspaniałą wiadomość. Magowie, którzy wrócili do archiwum, wrócili. Wśród ksiąg rachunkowy znaleźli księgę zaklęć. Mówi, że wam się przyda. Przekażmy królowi w końcu pochodzi z tego archiwum. Albo to świetna wiadomość, ale przekażmy królowi. Wow. Czyli jakimś ze mną się to udało. Fajnie. Dobra. Kolejne dobieranie z magii cienia. Cela więzienna kolejna. A ulepszamy to. Nie żeby to miało jakiekolwiek teraz znaczenie, ale po prostu ulepszmy. I dobra, dobra, dobra. Teraz będzie dociągnięcie z magii kolejnych i... Jeśli to przyspieszy nam działanie, to super. Z tych opcji to jest niebezpieczniejsze. Więc ulepszamy. Z tych opcji tu nic nie jest dobre, więc po prostu zarzucamy grzybka. Nadal grzybek lepszy niż do widzenia, bo zwykły. Zdolny cienia. Może być wszechstronny, genialny. Może być nierozgarnięty do widzenia, zwykły do widzenia, zwykły do widzenia. Zdolny do widzenia, bo nie masz niczego specjalnego, ty też niestety. Nie, nie. Muszę naprawdę coraz mniej ich przyjmować, bo nie wyrobię. Po prostu nie wyrobię. Pomijając to, że nadal nie wyrabiam, ale mniejsza. Okej. Okay. Okej. Okay. Świniak, super, do króla. Nie ma i tak niczego, co tak byśmy szczególnie potrzebowali, więc... No, możemy po prostu odciągać pana zła, jak długo się da. I zaraz być kolejne dobieranie z magii cienia. Co ciekawe, bardzo często to robimy. O, jednak najpierw świetlista magia. Najlepsze co może być. O, tylko to też oznacza, że musimy to łóżko wymienić w ten sposób. Żeby więcej osób miało szansę usuwać negatywne cechy. I tak, jestem świadom, że negatywne cechy czasem są potrzebne. Ale no. Zobaczmy, zwykły to do widzenia, dolny, tak, zwykły do widzenia, głupi to do widzenia, nie. Wow, przychodzi teraz dużo takich nie najlepszych. No, udaje się, a póki co, co my tu mamy? Strażnik, mistrz symboli, spróbujmy może? Nauka alchemii ogólnie o 1%. I tu potrzeba heroizm 3, co ciekawe. To oznacza, że chodziła na świętą magię często. Wiecie, czy to jest tragarz? Wow! Patrzcie, tragarze osiągają naprawdę też dobre wyniki. Bo to jest zwykły tragarz, ale tak. Mistrz symboli idealny, kaligraf.
Mistrzem jest wyżej, ale czy kaligraf jest czymś złym? Nie. Zostawiam. Mistrz symboli. Znowu. Super. Teraz gula bym nie nazwał niczym. A nie, jeszcze musimy guli na ten, na absolwentów tam, więc okej, nic zmienimy. Uzdrowiciel może być, wiejski mag. Zamieni się, że będzie. Kolejny gul? Okej. Nauczyciel magii niech będzie. Perfumiarz, no możesz lepiej. Strażniczka jest okej. Bibliotekarz. Nie, nie, nie. Próbujemy lepiej. No nie wyszło. Czarnoksiężnik zdecydowanie tak. Wiejski mag zdecydowanie tak. Spróbuj, że myślnika. Nie udało się, trudno. Bibliotekarz i... Dobra. Dobra. W tym momencie ciągniemy kolejne rzeczy. Trzeba wstawiać wszystko, co możemy, gdzie możemy. Żeby tylko wzmacniać naszą sytuację teraz. I ulepszyć to, co już mamy. Okej. Przyspieszamy na raz trzy, bo już naprawdę nie ma co czekać powoli. Ze smutkiem patrzymy, jak mnóstwo naszych odchodzi. Pewnie z tego samego powodu, co zawsze. Nadal z powodu wolnych łóżek, czemu brakło ich tak naprawdę. Ale tak, nie przejmujmy się tym, może niedługo się to naprawi. Do widzenia, do widzenia. Za mało. Nie, na 6 lat za długo będziesz siedział. Nie. Nie. Tego akurat muszę przyjąć i... Powiedzmy, że pójdziesz tutaj. A nie. Ma w sumie dwa dosyć cenne elementy, więc zostań sztregarzem. Ty, mój drogi, idziesz do kultystów. Tobie do widzenia. Tobie do widzenia. Wow. Nie no, za dużo ich akceptuję już. Naprawdę za dużo. Ale nie potrafię sobie odmawiać i... Można najwyższa pora iść tutaj. Nie mamy złota w sumie. Więc... To było głupie. Mógłbym pomyśleć wcześniej, albo teraz usunąć przynajmniej pana zła. Okej, okay, zdecydowanie to jest cenne. Kształowa kula... Wezmę to, czemu nie? Zamiast tego na razie tu wstawimy. Jest to cenniejsze i ciągniemy kolejne to. Jeszcze więcej diabołologii. Nie, to będzie piękne. Powinienem częściej patrzeć na statystyki moich uczniów w sumie. Fajnie byłoby właśnie widzieć, jak często mają już piątkę. No, miło by się patrzyło na te wszystkie piątki. Potencjalnie. Nie ma co dziękować, a to dopiero początek, ponownie powiem. Prywatny apartament jeszcze lepszy. No, przyspieszamy, ciągniemy kartę. Dolne łóżko. Nie jest to może do końca to, czego bym aż tak pragnął, ale... No niech będzie. Ale niech będzie, jak już mówiłem. Dobra. Cela... Nie... Jeszcze bardziej. Niech szybko się nauczą na piątkę i się cieszą. Właśnie, to jest jeszcze jedna rzecz, jakie mam relacje z tym dziadem? Jeden? Co, nikt się tu nie uczy, czy jak? Wiecie co, nawet to wyłączę. Nie ma co obciążać wydajności sali. Nie? Może być. Pójdziesz tutaj, to jest tego, że głuchota, nie? Pójdziesz tutaj, nie? Nie? Wiecie już, jak to wygląda, nawet nie będę musiał chyba nic więcej mówić. Za dużo uczniów, za mało łóżek. To samo, co ciągle powtarzam na tej planszy. Okej. Przynajmniej nie pamiętam, czy inkwizycja czegoś nie miała z tym związanego. Pewnie nie. Więc idziemy do fortecy, prawda? Mhm.
No i tak, pędzimy czym bardziej. Jednocześnie zbliżając się do końca tego odcinka. Za mało oferujecie niestety. Za mało naprawdę. Dobra, ciebie jeszcze możemy wziąć. Chyba naprawdę będziemy musieli akceptować jedynie genialnych. Tak, to już chyba będzie najlepszy pomysł, brać tylko genialnych, którzy mają jakieś dobre efekty. W sumie te praworządności teraz nie są już takie potrzebne. Więc zmienimy to trochę. Jak widać, wszyscy się tutaj trochę uczą i... jakieś krytyki. A tutaj zarzucę to. Wiem, że mogą też tam pokój ten cały zegarowy, ale nie trudno się mówi. Tutaj ulepszamy to, bo czemu nie. I dobra, dobra. Jak mówiłem, w tym odcinku nie skończymy tego wszystkiego. A teraz... zielarstwa i mentalizmu. Oczywiście, że to wezmę. Łatwo to będzie osiągnąć. Z tych rzeczy miejsce chorych dodatkowo stawiamy. Bo nie ma co po prostu aż tak siedzieć nad jedną. Tutaj... no nie ma co mówić. Więc otwieramy ostatnią rzecz i... Nie wiem, czy mieliśmy wampirzego hrabia i tak dalej, ale zaakceptuję, bo tego jeszcze nie miałem. Uczony. Nie jest to nic idealnego, ale niech będzie, bo też tego nie miałem. Guli mam już zliczonych, więc przemieszamy. Może być. O, coś innego może? Fajne. Nie. Może być. Niech będzie. Niech będzie nauczyciel tutaj. Jest to dobry wynik, mimo wszystko. Zmieńmy na wieśniakę. Smugus, może coś lepszego? Nie, koniecznie. Pracownicy zakładu nie. Wiejski mak oczywiście. Tutaj może czarny księżnik się udał. Dobra. Dobra. Moim zdaniem jest to dobry moment na to, żeby powiedzieć... starczy tego. Jedyne co to na zakończenie jeszcze. Sprawdzimy, czy inkwizycja miała faktycznie coś takiego, czy nie. I... niestety. Nie wiadomo. Więc damy im po prostu magię. I na tym kończymy, więc dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się podobało, wiecie, tak jak zwykle. No i cóż, kolejny odcinek może już będzie tym, który zakończy nasze spotkanie z wioską, a może nie. Ale jakby było, nie było, najwidoczniej radzimy sobie świetnie. I tak, ja jeszcze przyjmę tych uczniów, ale to już poza wizją, a póki co naprawdę trzymajcie się. Hej, hej.